Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Wojciechowicz. Jestem coachem. Zajmuję się obecnie rozwojem osobistym i pracą z ludźmi w tematyce rozwoju osobistego, zwłaszcza z kobietami. Mam swoją grupę na Facebooku Kobieta pełna łaski tylko dla kobiet. I również w ten rozwój osobisty włączałam rozwój duchowy. I dzisiejszy temat nagrania jednego ze stu, teraz każdego dnia nagrywam filmik, to taki challenge dla mnie, jest duchowość. I będzie to kontynuacja właściwie wczorajszego filmu o męczeństwie. Jak odsłuchałam ten film, to nie wybrzmiała mi miłość dostatecznie. Bardziej skupiłam się. Na takim wewnętrznym indywidualizmie, na tym, żeby być wiernym własnym wartościom, jakby o, na tym oparłam wartość mę męczeństwa. Natomiast mówiąc o braciach z Algierii wczoraj, właściwie nie powiedziałam całej istoty miłości, jaka się ukrywa w prawdziwym męczeństwie. Powiedziałam troszkę o małości. W znaczeniu, że męczeństwo to jest przyjęcie daru i pokazałam ikonę braci trapistów z Tibirin, mówiłam o tym, że oni tak są takimi męczennikami. Nie właśnie tak, jestem wielki i, i, i nie boję się śmierci. Tylko właśnie boję się śmierci, ale przyjmuję ten dar. I są dlatego malowani w ikonografii z, z rękoma otwartymi. Ale też ukrytymi pod płaszczem czy szkaplerzem, co ma oznaczać świadomość niegodności przyjęcia daru męczeństwa. Christian, o którym ja dzisiaj będę mówić, o którym już Wam też wczoraj wspominałam, pokazując Wam wszystkich braci, jest malowany z testamentem. Dlatego, że zasłynął z tego, że zostawił po sobie testament. Christian to jest przeor, ten. I to ten właśnie zostawił po sobie testament. Za chwilę też Wam pokażę ikonę, którą wysłały mi siostry karmelitanki Bosse, która właśnie niedawno została napisana. Wysłały mi obrazek, tak jak ten. Ten też jest z karmelu i właśnie tu na tej ikonie już Christian czyli przeor jest malowany z, z, ze swoim testamentem nie wiem czy to jest ostre, muszę się schować żeby to było ostre <laughs> tutaj siostra Miriam od krzyża, która pisała tę ikonę zmieściła tylko zakończenie Amen Inch Allah ja, ja też dzisiaj przeczytam ten testament. Będzie to dla mnie zaszczyt. I powiem o miłości braci. Dlaczego oni ponieśli śmierć męczeńską? Bo wydawało, wydawać by się mogło, że przez tą śmierć męczeńską te dwie religie. Muzułmańska i chrześcijańska są ze sobą skłócone i walczące. Bracia zostali zamordowani przez grupę islamskich terrorystów. Ich głowy zostały obcięte i odnalezione, zawieszone na worku na drzewie, i też na tej ikonie jest tutaj worek. Zawieszony na drzewie. Muszę się chować, żeby była jakaś ostrość. Nie wiem, czy to jest ostre. Z tyłu też jest ich klasztor, tak jak wyglądał. Maryja, patronka klasztoru, błogosławi jedną ręką chrześcijan, a drugi, drugą ręką błogosławi muzułmanów. No właśnie, to jest ten też przekaz, który bracia po sobie zostawili. Dlatego, że oni pojechali e, żyć po prostu tam, e, razem z ubogimi, w, w wiosce algierskiej Tibirin. I tam bardzo szybko zaprzyjaźnili się z ludnością wiejską. Razem pracowali w polu, razem pracowali w ogrodzie. Luk, który był lekarzem, tu jest Luk. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to było ostre. Leczył tam całą wioskę, więc bardzo szybko ci prości muzułmanie zaprzyjaźnili się z nimi i pokochali braci, i uczyli się nawzajem. Bracia od ludzi z wioski prostej wiary. Muzułmańskiej, czym jest wiara muzułmańska, natomiast sami dawali świadectwo bycia prostymi yy, chrześcijanami. I to była ich misja spełniona. I może właśnie to <gryw> najbardziej nie podobało się po prostu grupom zbrojnym terrorystów. <gryw> Algieria była pogrążona w wojnie domowej. Cały ten terroryzm nie był skierowany tylko do chrześcijan, ale do całej ludności. Bracia mieli możliwość ucieczki i państwo nalegało nawet na to, aby oni powrócili do Francji, bo oni są Francuz, byli francuskimi trapistami, którzy pojechali właśnie zamieszkać z ludźmi ubogimi muzułmanami w Algierii. I mieli taką możliwość, żeby wrócić i, i uchronić się przed, przed śmiercią, która im tam zagrażała. I nawet właśnie była taka ważna kapituła, w której bracia jednogłośnie zadecydowali, że zostaną. Postanowili, że zostaną, dlatego że. Ci muzułmanie z wioski bardzo ich kochali, i ci muzułmanie z tej wioski nie mieli takiej okazji i takiej możliwości, żeby opuścić Algierię, chociaż i dla nich byłoby to ratunkiem. I nawet tak do nich mówili, co zostało zapisane, co Krzysztof zapisał w swoim pamiętniku. Krzysztof to jest ten jeden z braci, który schował się w cysternie w noc Bożego Narodzenia i który też zostawił pamiętnik. Potem będę czytać Christiana Testament. To jest inny brat. I teraz tak, Musa, jeden z przyjaciół właśnie braci, tak powiedział do nich, jeżeli wy jedziecie, odbierzecie nam swoją nadzieję, i pozbawicie nas naszej własnej nadziei. Wy jeszcze macie maleńką furtkę, przez którą możecie uciec. Dla nas nie ma żadnej drogi i żadnej furtki. No właśnie, i, i bracia wiedzieli, że są takimi świadkami dla, dla tej społeczności, też cierpiącej prześladowanie. I nawet było tak, że kiedy to zagrożenie śmierci było już tak poważne, to ludzie z wioski budząc się rano patrzyli, czy, czy świeci się światło w klasztorze, czy bracia wstali już, czy może jednak wyjechali i ich zostawili tam. Więc to światło w klasztorze było znakiem dla całej wioski, że bracia nadal z nimi są. O. Teraz rozumiecie, dlaczego bracia zdecydowali się pomimo wszystko zostać, więc nie było to takie ślepe męczeństwo. Oni nie chcieli umierać. Oni po prostu kochali tych prostych ludzi wiejskich, od których uczyli się prawdziwej wiary muzułmańskiej, czym ona jest. Bo tylko wtedy można zrozumieć inną religię innego człowieka, kiedy się z nim przebywa, kiedy się go zna, a nie wtedy, kiedy tylko się słyszy coś albo czyta. Ikona, którą teraz napisała siostra Miriam od Krzyża, o której też bym chciała powiedzieć Wam słówko, ale już nie dzisiaj, bo będzie za dużo, wygląda tak. Czyli e, to jest przeor, mam nadzieję, że to jest ostre, przeor. Christian, e, który właśnie w noc Bożego Narodzenia rozmawiał e, z, z terrorystami, e, którzy przyszli po leki do klasztoru. Mówiłam o tym w moim wczorajszym filmie. Tutaj dołączę ten film, jeżeli nie wiesz, o co chodzi. I ten ojciec przeor właśnie zostawił po sobie testament, dlatego z tym testamentem jest um, pisany czy malowany. Różnie się mówi na temat ikon. Przez to, że tam jest dużo znaków, które się czyta, mówi się często też, że ikona się pisze, też dlatego, że powinna być na desce. Ikona jest zatytułowana Rozbrój nas. I ona jest tak zatytułowana dlatego, że jeden z braci, Luke, który był lekarzem, on jest tu, na Nieszporach, blisko przed porwaniem braci i zamordowaniem, wyraził głośno taką modlitwę. Bo na nieszporach jest taki moment, kiedy każdy z serca mówi głośno jakąś modlitwę do Boga, jakąś modlitwę prośby. I on tak powiedział y, nagle: Panie, rozbrój ich i rozbrój nas. I to było tak mocne dla braci, że zaczęli tak się modlić. I dlatego ta y, ikona właśnie jest y, zatytułowana Rozbrój nas. I to jest też e, przesłanie mojego filmiku, mi, filmiku, aby może innymi oczami spojrzeć na naszych braci muzułmanów. Bracia, każdego dnia też czytali Koran, żeby znać po prostu tą, tę wiarę, być bliżej ich. Ja też mam dzisiaj ze sobą Koran. <laughs> Ja ten Koran, co ciekawe, dostałam od jednego muzułmanina, z którym do tej pory mam kontakt, mam nawet um, dedykację. Um. On mi dał ją, dlatego że kiedy rozmawialiśmy o Bogu, odkryliśmy, że idziemy do Boga tą samą drogą przez miłość do drugiego człowieka. Wtedy on mi przywiózł ten, ten, ten Koran. I kiedy go otworzyłam, to odkryłam coś takiego dla mnie ważnego, że on zaczyna się od słów. Koran zaczyna się od słów, że Bóg jest całkowicie miłosierny. Nieskończenie miłosierny. I to miłosierny, czyli tościwy jest na początku koranu dwukrotnie. Wymienione jego imię. W następnym wersecie jest pochwała Boga, a w trzecim wersecie znowu jest o tym, że całkowicie miłosierny jest Bóg. Niezwykle litościwy. I to jest cała prawda. Nie wiem, jak to było tutaj widać, bo nie, nie chcę wyglądać, bo wtedy nie będę e, stracił się ostrość. E, I to jest prawda o. O tym, co ludzie myślą, prości ludzie wiejscy myślą o Bogu, i taki jest Bóg Allah Islamu. Oni nawet, bracia, zaczęli tak powszechnie mówić, nazywać Boga Allah, dlatego że tam tak się nazywało. I dlatego Christian podpisał swój testament na końcu, właśnie do Boga, używając słowa i, i imię Allah. Pewnie nie widać, ale spróbuję Wam pokazać. Więc przeczytam Wam na koniec Jego testament, pełen miłości właśnie do, do ludzi z wioski, też do prześladowców. Posłuchajcie, on jest dość długi i być może będę zatrzymywać się dlatego w pewnych momentach, żeby powiedzieć Wam, które zdania są dla mnie ważne. Gdyby pewnego dnia zdarzyło się, a mogłoby to być już dzisiaj, że padnę ofiarą terroryzmu, który zdaje się obecnie zagrażać wszystkim cudzoziemcom zamieszkującym w Algierii, pragnąłbym, aby moja wspólnota, mój kościół, moja rodzina pamiętali, że moje życie było oddane Bogu i temu krajowi. By zdali sobie sprawę, że jednemu władcy wszelkiego życia, to moje nagłe odejście nie było obojętne, by modlili się za mnie, bo jakże mogłem zostać uznany za godnego złożenia tak wielkiej ofiary, by potrafili związać moją śmierć z tyloma innymi. Które są równie okrutne, lecz pozostają ledwie zauważone i bezimienne. Moje życie nie jest więcej warte niż jakiekolwiek inne, ale też nie jest warte mniej. W każdym razie nie ma w nim niewinności dzieciństwa. I teraz moje zdanie, które ja sobie wzięłam dla mnie. Żyję już na tyle długo, że świadom jestem własnego udziału w złu, które niestety zdaje się przeważać na tym świecie, nawet tego, które może we mnie uderzyć. Chciałbym, gdy ten moment nadejdzie, mieć umysł na tyle jasny, bym mógł prosić o przebaczenie Boga i wszystkich moich bliźnich, i równocześnie przebaczyć z całego serca temu, który ugodzi we mnie. Nie życzę sobie takiej śmierci. Myślę, że muszę to jasno powiedzieć, bo nie wyobrażam sobie, jak mógłbym cieszyć się z tego, że ten naród, który tak kocham, miałby być w czambu oskarżony o zamordowanie mnie. To zbyt wysoka cena. Za coś, co prawdopodobnie zostanie określone jako łaska męczeństwa, by zapłacił ją Algierczyk, ktokolwiek nim będzie. Nawet jeśli powie on sobie, że czyni to w imię po swojemu rozumianego islamu. Wiem, jaką pogardą świat darzy Algierczyków, wszystkich bez różnicy. I za nami jest Karykatura islamu, forsowana przez typ ludzi dobrze myślących. Ci ludzie zbyt łatwo uspokajają własne sumienia, stawiając znak równania między religią i ideologią skrajnych fundamentalistów. Dla mnie Algeria i islam to dwie różne rzeczy to ciało i dusza. Stwierdzałam to już wielokrotnie, w pełni świadom tego, co im zawdzięczam, tak często odnajdując w nich prostą nić przewodnią Ewangelii. Tak jak nauczyła mnie jej moja matka, mój pierwszy Kościół, odnajdując ją właśnie tu, w Algierii, w postawie szacunku wierzących muzułmanów. Moja śmierć zapewne okaże się argumentem na rzecz tych, którzy szybko zdefiniowali mnie jako naiwnego idealistę. Niech by nam powiedział teraz, co o tym myśli. Ale niech ci ludzie wiedzą, że wtedy moja najbardziej dociekliwa ciekawość będzie już zaspokojona. Bo wtedy, jeśli Bóg zechce, będą mógł zobaczyć jego dzieci islamskie tak jak on je widzi. Ludzi ogarniętych światłością chwały Chrystusa, owocu jego męki, obdarzonych darem ducha, którego tajemnicą, tajemniczą radością będzie zawsze tworzenie wspólnoty, ukazywanie podobieństw, i radowanie się różnicami. I teraz zakończenie bardzo piękne. Za życie utracone całkowicie moje i całkowicie ich. Dziękuję Bogu, który jak gdyby tylko dla tej radości je stworzył radości ze wszystkiego i mimo wszystko. Do tego dziękuję za całe moje życie wraz z tymi, co wraz z tym, co jeszcze może się w nim zdarzyć. Włączam Was wszystkich, przyjaciół dawnych i dzisiejszych, i Was, przyjaciół tu na miejscu, a także moją matkę i ojca, siostry i braci i ich rodziny. Moje stokrotne, przyrzeczone dzięki, a także Ciebie, przyjacielu mojej ostatniej minuty. Które nie, nie będziesz wiedział, co czynisz. Tak Ciebie też do mojego dziękuję włączam i do mojego adieu z Bogiem, którego widzę także w Twojej twarzy. By dane nam było się spotkać, jak dobrym łotrom w raju, bo tak spodobało się Bogu, który jest ojcem nas obu. Amen. In, Allah. Słowo muzułmanin zna znaczy kogoś kto służy Bogu. OK. Do jutra.